Zrobiliśmy eksperyment. Dla studentów w całej Polsce ogłosiliśmy nabór do Mistrzostw Projektowania Gier Komputerowych. Celem eksperymentu jest wyłonienie najlepszych w swoim fachu, bo do wygrania są ekskluzywne warsztaty u jednego z największych producentów gier w Polsce. Ten film jest relacją z Cyberjady. Pierwszy etap odbywa się w 5 miastach. Uczestników czeka 24-godzinny game jam, w trakcie którego będą musieli stworzyć grę zupełnie od podstaw, pod okiem wymagającego grona specjalistów. Każdy tutaj ma duży potencjał, by osiągnąć sukces. Jak drużyny poradzą sobie z tym zadaniem? Tego dowiemy się już w dzisiejszym odcinku. Zdecydowaliśmy się na wyścigi śmieciarek. Na grę maszyna drukowa, która próbuje zrobić z tego ciężarówkę. Mam z kartą graficzną taki problem, że się odpina delikatnie i monitor zaczyna tak mrugać. Jak recenzja muzyki będzie taka, nie? Będzie najlepsza. To jest bardzo dobre pytanie, co zaprezentujemy. On powiedział, że wszystko gra, ale kłamie. Była naturalna liderka, wygryzła lidera. Po prostu powinno być tak, żeby to ona była liderką tej grupy. Konferencję otworzyła seria krótkich wykładów na temat różnych dziedzin związanych z game devem. Tuż po nich uczestników czekała pierwsza ważna decyzja – wybór tematu gry na nadchodzący game jam. Wszystkie drużyny udały się na krótką naradę w celu przedyskutowania możliwych opcji. Zresztą, że wybieramy jako ostatni temat, musimy się przygotować na to, co nam zostanie. Dyskutujemy, który temat byśmy najmniej chcieli, który temat nam najbardziej pasował i co na każdym razie możemy zrobić. Nasza drużyna jest bardzo mocno nastawiona na 2D i takie mocno artystyczne rzeczy, więc obstawialiśmy jakąś grę 2D lub 2,5D. Cześć, nazywam się Izabela Nowakowska. Przyjechałyśmy tutaj całą drużyną, by reprezentować Uniwersytet Śląski w Katowicach. Jesteśmy w głównej mierze z Cieszyna, ale mamy także kilku dodatkowych tutaj uczestników, którzy są z innych uniwersytetów. Myśmy wybrali grę na ten moment Życie w wodzie. Chcielibyśmy skupić się na poziomach głębi oceanu i będzie to taka gra trochę survivalowa z prezentacją jakichś takich różnych żyjątek morskich. Damy radę, co by nie dać, nie? Tak, dokładnie. Ja się nazywam Grzegorz Dąbrowski, jestem liderem drużyny. Przyjechaliśmy z Cieszyna. Reprezentujemy drużynę z Uniwersytetu Śląskiego w kierunku projektowania gier i przestrzeni wirtualnej. Współpracowaliśmy na różnych game jamach, na projektach międzynarodowych. Myślę, że jesteśmy dosyć zgraną grupą. Naszym tematem, który wybraliśmy, jest klimat i ekologia. I właściwie już uchylając takiego rąbka tajemnicy, co będziemy robić, zdecydowaliśmy się na wyścigi śmieciarek. Będą szybko jeździć, będą zbierały szkło, będą zbierały różne inne rzeczy, tak żeby wszystko było zgodnie z ekologicznymi pryncypiami. Nazywam się Michał Krępa, jestem liderem grupy z Krakowa w większości, czyli 7 osób właśnie jest z Uniwersytetu Pedagogicznego. Ja się nazywam Wiktoria, studiuję na Uniwersytecie w Cieszynie i dostałam się tutaj jako jedna osoba, która zgłosiła się indywidualnie. Myślę, że naszym wyborem będzie Życie w człowieku. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, no bo na razie jeszcze, tak jak kolega powiedział, nie jesteśmy jeszcze do końca wszystkiego pewni, ale jesteśmy na tyle kreatywnymi osobami, że na pewno coś wymyślimy i raczej tego jesteśmy pewni, że coś dobrego z tego będzie. Cześć, jestem Marcin. Przyjechałem reprezentować Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Chorzowie. Składamy się głównie z członków tej oto uczelni, ale mamy jednego tutaj rodzynka, którego dołączyliśmy, postanowiliśmy przyjąć do nas, żeby nas wsparł. Ja mam na imię Miłosz, jestem przedstawicielem Politechniki Śląskiej w Gliwicach i jestem z okolic Rybnika. Tematem, który wybraliśmy, jest obrona polskich granic. Zamierzamy zbudować grę typu Tower Defense i to niekoniecznie może być taka obrona wieży, obrona polskich granic, jakiej się wszyscy spodziewamy. Mam na imię Kuba i przyjechałem zespołem z Gliwic, z Politechniki Śląskiej. W większości zespół programistów, których pasją jest design do gier, plus też częściowo grafika. Na Cyberjadę przyjechaliśmy sprawdzić swoje umiejętności i nauczyć się czegoś nowego. Postanowiliśmy się zmierzyć z legendarną bestią, jaką jest smok.
Jesteśmy wszyscy z profilu gry i grafika interaktywna. Jest dwóch grafików, dwóch programistów oraz dwóch designerów. Każdy tutaj ma talent gigantyczny, ma duży potencjał, by osiągnąć sukces. My zdecydowaliśmy się na symulator. Mamy plan, by zrobić grę wieloosobową, wyścigi, gdzie głównie będzie opierać się na rywalizacji. Będziemy się ścigać, zdobywać power-upy, rywalizować, kto pierwszy dojedzie do mety. Dziękuję bardzo. Wszystkie sześć drużyn wybrało już tematy swoich gier. Następnego dnia, z samego rana, uczestnicy zebrali się w sali konferencyjnej, by oficjalnie rozpocząć game jam. Zaczynamy właśnie teraz od godziny 10, czyli 24 godziny się zaczyna. Jeżeli będziecie potrzebowali jakiejś pomocy, chłopaki tutaj będą chodzili pomiędzy wami. Dla nas nie ma problemu, żeby pomóc. Jesteśmy po to, żeby ten game jam sprawnie przebiegał. Także czas start! Jam wystartował. Przez następne 24 godziny drużyny będą pracować nad grą związaną z wybranym tematem. Podeszliśmy do tematu klimatu i ekologii w ten sposób, że dwóch graczy będzie rywalizować między sobą, kto zbierze po prostu więcej śmieci odpowiadających jego śmieciarce. Ja jako lider spinam projekt w całość. Ze mną jest programista Krzysiek, który również jest jakby artystą, ale generalnie jakby prototypujemy razem gierkę. Agata, Sandra projektują interfejsy. Dźwiękowiec zajmuje się po prostu nagrywaniem i implementowaniem dźwięku. Teraz sytuacja wygląda tak, że nagrałem maszynę do kawy i próbuję zrobić z tego ciężar. A Anna, druga Agata i Wiktoria projektują modele 3D. A takie lewąski. Mi by takie brały takie polskie. Nasz pomysł na grę to będzie gra wyścigowa dla dwóch, czterech osób. Wzorowaliśmy się kilkoma grami typu Stunt GP, Lego Racer i nasza gra będzie opierać się na tym, że będą to wyścigi. Rywalizacja w świecie zabawkowym. Osoby będą podkładać sobie jakieś pułapki, dzięki czemu rywalizacja będzie większa i zarazem większa zabawa. Próbujemy zaprojektować mapę do ściganki, tak żeby była zwarta i żeby cała mapa była widoczna, jednocześnie była mała, żebyśmy sobie z tym poradzili. Pomyśleliśmy o tym, żeby zrobić o rybie, która porusza się w głębinach. Chcemy się skupić na takim wizualnym, takim innym podejściu do pokazania tego, jak można widzieć w grze, w której już praktycznie się nie widzi, bo jest ciemno. Będzie to gra trochę w typy takiego limbo, bo takie trochę będzie horror, będzie taki side-scroll. Natomiast jeszcze tutaj dogadujemy w kwestii mechanik, kwestii tego, w jaki sposób będzie się walczyło z innymi rybami, czy będzie się ukrywało. Mamy muzyka jednego i robi naprawdę świetną robotę. Te pierwsze koncert, który tak pokazał, to już jest takie wow, to jest idealne. Tutaj teraz robię ambientową muzykę podwodną. Będzie dużo niskich częstotliwości, bo pod wodą te niskie rozchodzą się szybko i właśnie jak słyszy się jakieś dźwięki, to są takie przebasowane, więc będą takie klimaty kina grozy pod wodą. Ale nie mylić ze szczękami, bo w szczękach jest taka dynamiczna muzyka, a to będzie taka klimatyczna. Niektóre drużyny już na samym początku napotkały na pierwsze problemy. No, aktualizował się i teraz musi to wycofywać, więc nie mam pojęcia, czy zadziałało. Mam z kartą graficzną taki problem, że jeżeli po prostu włożę komputer, to ona się odpina delikatnie i monitor zaczyna tak świecić, mrugać i się psuć, więc muszę ją wtedy po prostu docisnąć, dopiąć i powinno działać. To zawsze się dzieje po... jak transportuję komputer, nie? Więc... no nie wiem, dziwna sprawa, ale na szczęście jest dobry. Zresztą wolałbym nawet, żeby mi się monitor tak szerzej zepsuł niż karta graficzna. Naszą główną postacią będzie osoba, która popadła w śpiączkę. Będzie ona zmagała się z układankami logicznymi, żeby sobie przypomniała życie, które było na świecie i będzie musiała przychodzić do momentu, aż właśnie się wybudzi z tej śpiączki. A i w ogóle dziewczyny, czy my chcemy iść taki nieład trochę artystyczny w tym wszystkim? W sensie... takie na przykład, żeby nie, te modele nie były do końca równe, żeby na przykład jakieś krawędzie były trochę przesunięte. Tak, było fajne, tylko że fajnie było też, jakby to wiesz, był taki krzywy obraz, ale już jakby w tych złych spóźnieniach. Dobra, zaraz zrobię kilka modeli i wam pokażę mniej więcej. Dobra, to już z koleżankami i z kolegami mamy taki pomysł, żeby celować w low poly, w sumie no, logiczne, no bo jednak nie ma czasu za bardzo bawić się w jakieś mega skomplikowane modele. Na razie robię takie koncepty, żeby pokazać koleżankom, czy w ogóle im się to podoba. Na razie zrobiliśmy pierwszy level, jakby mniej więcej mechanikę, jak mamy go przejść. Już mamy jakby wizję miejsc tych leveli, tylko musimy teraz jakby tak skonstruować, bardziej je sobie wyobrazić, powiedzmy. Na mapie będą rozłożone gniazda i naszym celem jest zebranie wszystkich młodych z mapy
i wtedy ujawnia się gniazdo docelowe, do którego musimy je wszystkie zanieść. Inspirujemy się grą AR Memories of Old, jeśli chodzi o fizykę latania. Gracz musi faktycznie ręcznie machać skrzydłami, opierać się o pęd, żeby lecieć. Ponieważ smog będzie latać częściowo na prostej symulacji fizycznej, żeby to wszystko było prostsze, prostsze do akcji, więc po prostu ogarniamy fizykę tak, żeby to w miarę sensownie wyglądało. Działało. Przede wszystkim działało. Mamy już mapę o wielkości, jeśli dobrze pamiętam, 30 na 30 km i pracujemy nad też właśnie modelami raz katapult i tego smoka. Pierwszym pomysłem było umieszczenie całej akcji w świecie średniowiecznym, a nawet troszeczkę jeszcze dalej, zaraz przed Krztem Polski. Szukam map Krakowa, muszę zrobić ukształtowanie terenu jakby pod mapę, która będzie bardziej koncept, a to żeby potem to zrobić w modelu 3D. Atakują nas innowiercy i chcą przejąć, zniszczyć naszą wiarę, nasze wierzenie. I do ataku ruszają nasze legendarne bestie, takie jak na przykład bazyliszek albo smok wawelski. Rozmawiamy o tym, jakie statystyki będą mieć nasze jednostki. Zrób sobie Excela. Mało szybko tam. Jak idą prace? Wszystko ok? Super. To super. O godzinie 15.30 robimy pierwszy checkpoint, czyli po prostu pochodzimy, zobaczymy, jak to wygląda. Ojejku, zaprezentujemy chyba podstawowe mechaniki, kilka asetów, które udało nam się stworzyć i zrobić. Mamy masę rzeczy, które są jeszcze na papierze i nasz programista to implementuje. To jest bardzo dobre pytanie, co zaprezentujemy. O czym jest nasza gra? Jakieś takie pierwsze prototypy, koncept arty. Jeszcze nie mamy wszystkiego połączonego w jedną rzecz, bo myślę, że to już dopiero pokażemy na kolejnym checkoutie, ale są rzeczy, którymi możemy się podzielić. Mamy już wykonany główny model naszej śmieciarki i teraz skupiamy się na elementach environmentu. Jak recenzja muzyki będzie taka, nie? Będzie najlepsza ze wszystkich gier. Mam nadzieję. No w sensie ja robię, to musi mi się podobać. Latanie już jest prawie zrobione, aktualnie się debuguje. Walka aktualnie się będzie debugować i sprawdzana będzie, więc pierwszy checkpoint myślę, że już niedługo będzie osiągnięty. Mamy ogarnięte już dużą ilość samochodów, dekoracji, mamy to już pierwszy zrobiony. Aktualnie robimy jeszcze power-upy, będziemy mieli już mniej więcej wygląd tej gry, jak będzie wyglądać, a postaramy się na następnym checkpoincie zrobić całą mechanikę. Cały pierwszy level jest zrobiony, mamy teraz praktycznie kończymy drugi. Powoli szykujemy na przykład dialogi do scenariusza i kombinujemy nad konceptem postaci, jej wygląd, ale już taka główna fabuła, historia postaci, NPC, wszystko jest. Moi drodzy, rozpoczynam pierwszy checkpoint, także prosiłbym o zabranie się przed tym stolików całej ekipy, jeżeli team jest rozbity na dwa stoliki, będziemy do każdego powoli podchodzić, także nie zadowolujcie się. Powiedzcie nam proszę, co się wam udało osiągnąć do tego pierwszego checkpointa i jakie macie, że tak powiem, jaki macie plan działania i co chcecie zrobić do drugiego checkpointa, czyli tam do godziny 20. Najfajniej by było podejść tutaj naszego programisty. Ja bym chciał prosić o pokazanie naszego szczątkowego kodu. Na ten moment mamy gotowy projekt podstawki pod wieżyczkę. Jesteś w stanie to powiększyć troszeczkę teraz, czy? Teraz nie. Na razie mamy mopki, które sobie idą po wyznaczonej ścieżce i wieża zadaje obrażenia. I po prostu na takim prototypie sobie tutaj różne rozwiązania, tak powiem, implementujecie i sprawdzacie. Tak. Czyli następny raz jak przyjdziemy, to już będzie wersja gry już trochę bardziej upiększona, tak mówisz, asetami, już troszkę bardziej przetestowana i troszkę bardziej zbalansowana, tak? Mam nadzieję, że tak będzie. To dziękujemy i do zobaczenia przy kolejnym checkpointie. My już mamy dopracowane, jeśli chodzi o koncepcję, jeśli mamy o te nasze koncept arty, to mamy ich już dość sporo. Mamy też już pierwsze te modele z 3D, z tego co się tutaj orientuje. I na ten moment pracujemy nad implementowaniem już mechaniki, żeby to łączyć, żeby już wchodzić w tę fazę testowania powoli. Czyli jak już faza testowania, to rozumiem, takie mechaniki czysto programistyczne już są zrobione tam, bo są mechaniki, czyli rybka, poruszanie się nią, tak? Rybka, poruszanie się, tak, co jest zrobione. Teraz pracujemy jeszcze nad dokończeniem tych mechanik, doprecyzowaniem tych mechanik tej walki, już tak od strony programowania. Co zamierzacie zakończyć do checkpointu drugiego? Myślę, że już będziemy w stanie sprawdzić te pierwsze testy dotyczące tego na placeholderach i myślę, że to tak spokojnie, prawda? Programistycznej walki, to już jest do tej.
20, żeby się dało po... Może by to jeszcze dało się postawić. Tak, od tego później zależy decyzja, czy idziemy z męczy, czy idziemy dowalić. W życiu wchodzi mi się komunikacja, bardzo podoba. My na przykład wykryciliśmy coś takiego, że nie wiedziała za bardzo, co robi, bo z takim trochę zapytaniem, czy jest to zrobione, czy robiliśmy. To ja to dużo bardziej czułem o Tower Defense, ponieważ tam było tak właśnie, że ten kolega chodził i się pytał, czy tutaj nasz programista coś tego, tak się trochę nie był pewien, kogo zapytać, a koleżanka od życia w wodzie właśnie chodziła po grupie i od razu wiedziała, kogo zapytać, o co, i oddawała głos tej osobie, mówi, to powiedz, co zrobiłeś, ta osoba mówiła, co zrobiła. Mi się to wydawało właśnie z fajną komunikacją. Cały jakby szkielet gry jest zrobiony, cała fabuła od końca do początku jest zrobiona, mamy już przestrzenie zaprojektowane, mamy wszystkie jakby przedmioty do gry, mamy postacie, mamy właśnie całą historię tej postaci. To tak bardziej tak art site, tak bym to nazwał? Tak, my jesteśmy tą częścią bardziej... Design i grafika, a tutaj mamy programistę. Mamy dwa stoliki, ale jedno serce. To super. Jak wam idzie ze strony programistycznej? Podstawowy movement postaci mówicie, że już macie ogarnięty, ale tam... Animacje, żeby podpasować do animacji, żeby właśnie ten film był jeszcze lepszy. Jakie macie plany na te kolejne parę godzin? Bo tu widzę, że już dużo się udało zaprojektować. Możecie, nie wiem, stanie tak, że wszystko zrobicie, że tak powiem, z tej strony graficznej i co wtedy, nie? Wydaje mi się, że tyle rzeczy, ile dostaniemy, staramy się, będziemy się starać podpiąć. Na pewno wszystko rzeczy, jeśli chodzi o interakcje z obiektami, to się postaramy zrobić na pewno przed kolejnym checkpointem. Największy problem komunikacyjny to ja właśnie widziałem w tej grupce Życia w Człowieku. Mhm. Była naturalna liderka, wygryzła lidera. Po prostu powinno być tak, żeby to ona była liderką tej grupy, tylko żeby bardzo uważnie kontrolowała to, czy zespół programu jest w stanie zrobić to, co ona sobie wymyśli, bo ona bardzo dużo wymyśla, no i pytanie, czy oni są w stanie, tak, to... A mało chyba było konsultowane, ile oni dadzą radę w trójkę zrobić. Teoretycznie mamy już zaplanowaną całą mapę. Zmienimy oczywiście dywan, dodamy dekoracje, żeby zabawkowe, żeby to było widać, że to jest pokój dziecięcy, zrobimy skybox odpowiedni. Aktualnie mamy modele samochodów oraz mamy koła, przez co dzięki temu możemy się zająć mechaniką jazdy całej, rywalizacji. Czyli teraz będziemy robić głównie mechanikę. Planujecie jeden poziom, czy kilka poziomów, czy... Jak starczy czasu, to na pewno może spływać więcej. Teoretycznie najpierw chcemy się skupić na podstawach, by osiągnąć to, żeby te samochody jeździły, rywalizowały sobie, były sterowalne, a potem możemy się skupić na innych planszach. Nie wiem, co sobie myśleć o tej drugiej ścigance, bo z jednej strony wydaje się, że fajnie sobie robią postępy i że dużo mają zrobione, z drugiej strony trochę tak mało charyzmatycznie jest w zespole i może być super efekt pracy, a może się okazać, że tam będzie jakiś problem. Myślę, że dużo się przy kolejnym checkpointie okaże, po prostu tak już bardziej stanowczo. Będziemy mogli sobie porównać to, co zaplanowali, z tym, co im się udało rzeczywiście zrobić. Podpięliśmy już śmieciarkę, są już modele jakby głównej śmieciarki. Większość już rzeczy jakby związanych z samą jazdą jest zaimplementowanych. Teraz już jakby tworzymy aktualnie poziom, jakby tor jazdy. No super, to już widzę, dużo jest zrobione, więc tak zapytam, co chcecie właśnie do kolejnego checkpointu osiągnąć. Na pewno chcemy zaimplementować dzień, który jest już zrobiony. System też UI, żeby było od start game do quit game, żeby można było wybierać graczy, żeby można było... Czyli cały prawidłowy cykl, tak? Przejścia przez różne tam panele, etapy. Tak, żeby po prostu już ten gameplay loop był kompletny. Mają ustalone, że chcą zrobić ten swój rdzeń, nie? Core gameplay. Oni już mają jakieś rzeczy, które testują. Znaczy trochę podobnie jak Tower Defense, też mają swoje rzeczy, które już testują, co bardzo fajne. Po prostu za mało trochę mi pokazali, co by chcieli zrobić więcej, jakby mieli za dużo czasu. I nie wiem, czego się spodziewać, pewnie, wiesz? Obecnie mamy w miarę działającego latanie skokiem, z wyjątkiem kamery, które, w sensie kamera powinna podążać za nim, jakby nad tym właśnie siedzimy. Mapę mamy system proceduralnej, tak, semi-proceduralnej generacji. Generujemy ciekawą i na sztywno poprawiamy. Na razie mamy 32 na 32 km na 8 km wysokości. Przeciwnicy mogą już umrzeć, smog jeszcze nie może nic zrobić. Okej. Okay. Czyli przy drugim checkpointie już będzie można zobaczyć więcej takiej akcji, tak, interakcji, tak, w samej... Tak, się już dało coś tam... Przede wszystkim integracja. Nie jestem ogólnie mega zaskoczony, jeżeli chodzi o poziomy prac w większości grup, że już są na etapie takich prototypów i testowania swoich gier. Oni są chyba sami zaskoczeni. Tak, że bardzo sprawnie. Wiem, że te grupy są liczne, ale i tak jestem mega zaskoczony. Jak dla mnie takie na czoło się wysuwają zespół smokowy, zespół życia w wodzie i zespół śmieciarkowy, moim zdaniem. Takie mają najbardziej spójne wizje i komunikacyjnie, moim zdaniem, to działa. Ja bym stawiał też bardziej na smokowy i na życie w wodzie osobiście. Pierwszy checkpoint to jest jednak jeszcze ten moment, kiedy dużo rzeczy pozostaje jeszcze takich niedookreślonych. Już część rzeczy już wiadomo, część zawsze jeszcze nie wiadomo. Szczerze powiem, że poszło nam świetnie. Cała drużyna potrafiła się dogadać, każdy cokolwiek robił.
kursu nam świetnie, efekty są cudne. Teraz staramy się nadać jakąś fajną ścieżkę dla naszych postaci, żeby już ten layout mapy odpowiadał temu, co chcemy osiągnąć ostateczny. Nasz programista tam dopieszcza parę elementów. Naprawiamy zepsuty projekt. Nie mówimy tylko Marcinowi, on powiedział, że wszystko gra, ale kłamie. Ty, Sandra, projektujesz UI, prawda? Interface. Robię tutaj próbki, żeby zobaczyć, jak to wygląda na ekranie, ponieważ na kartce wszystko wygląda niby przyjaźnie, a potem się okazuje, że mamy pasek z HP na pół ekranu. Tutaj jeszcze potrzebujemy jakiegoś researchu, prawda dziewczyny? Czego szukałeś? Odnośnie kolorów. A to tylko jak wyglądają dachy w średniowieczu. Wziąłbym słomę i pobrał próbkę na przykład. To jest dobry pomysł. No, to polecam. No i tak staram się każdemu radzić, jak mam jakiś pomysł na jego temat, że tak powiem. Aktualnie zaczynam robić smoczy oddech, który będzie zadawał obrażenia przeciwnikom, ale dopiero co zacząłem, więc na razie jeszcze zbyt wiele nie mam, a przez zbyt wiele mam na myśli nic, bo dopiero co zacząłem w tym momencie dosłownie. Mapa wgrana, smok lata. Obecnie pracuję nad detalami takim jak wsłuchowanie kamery, co jak widać nawet jeszcze trochę leży. Modele już są powoli wgrywane, także prototyp za chwilę mamy, a potem tylko dopieścić go, żeby na koniec działał. Póki co stoimy w miejscu, póki ja nie dokończę interfejsu, bo trzeba jakoś zacząć grę, a jak nie ma jak zacząć, to ciężko dalej pójść. No to ja dobra, to jest mowa, to nie spala. Czemu? Ogólnie komplet próbuje ściągnąć, otworzyć projekt i po prostu mapy się niektórym nie wczytują. Korzystamy z tej samej wersji silnika, ale czy jakby nie pojawia się na tym komputerze to, co mi się pojawia, więc jakby próbujemy w jakiś sposób tą awarię zażegnać. Fajnie, jakby ja się wreszcie czuję, jakby że już jest tak porządnie, bo już mamy, fabuła była dawno, ale teraz już mam rozpisałam całą akcję przebiegu wszystkich leveli, więc tak naprawdę zostaje tylko zrobienie jakichś takich szczegółowych dialogów, no tam grafika, dużo już z grafiki mamy, ale to tam ją dodać i tak dalej, zaprogramować to, ale jakby szkielet, wszystko jakby już jest super. Jak drużyny poradzą sobie na drugim checkpoincie? Która gra ostatecznie odniesie zwycięstwo? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w następnym odcinku.